Moja żona oczywiście jakby wsiadła w samolot i do mnie przyleciała, jeszcze wtedy była moją dziewczyną, więc musiała udawać tam w Abu Dhabi moją siostrę, więc z tego wynikały jakieś tam inne sytuacje śmieszne. Nagle słyszę tutaj w tych słuchawkach, w kasku, że nie przejmuj się, patrzę kątem oka jadąc, a on po prostu widzę, że coś mu się dzieje, bo bierze tutaj ręce i nagle wymiotuje, te wszystkie rzeczy lecą we wszystkie strony w tym samochodzie, na wszystkie szyby. A na tym, tak teraz sobie pomyślałem, zarabia się spore pieniądze, czy nie? Na sporcie? Na driftingu? Nie, nie ma co szukać tutaj zarobku. Odpalamy podcast Eurosportu. Ja nazywam się Piotr Karpiński, a dzisiaj ze mną Jakub Przygoński. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, czyli dwukrotnie czwarty w samochodzie na rajdzie Dakar, raz szósty na motocyklu, zdobywca Pucharu Świata w cross country, również wielokrotny mistrz Polski w driftingu. Tak groźnie patrzysz, wszystko się zgadza, tak? Zgadza się. Ja nie wiem, nie pamiętam może dokładnie wszystkich tych wyników, bo trochę ich się nazbierało przez tyle lat, więc tak bym to podsumował, ale tak patrzyłem, że wszystko idealnie. Okej, słuchaj, jest taka sytuacja. Masz 17 lat, zdajesz egzamin na prawo jazdy w samochodzie, bo masz już od jakiegoś czasu na motocykl. Zdajesz ten egzamin, czyli dostajesz to prawo jazdy, ale twój egzaminator podobno zwraca uwagę, że twoja jazda jest za mało dynamiczna. Czy teraz, przed 40, twoja jazda jest nieco bardziej dynamiczna? Nie, chyba dalej jeżdżę mało dynamicznie, tak w ruchu codziennym. Tak, to była dosyć śmieszna sytuacja, bo ja jakby mając przed tym prawo jazdy, co było bardzo dla mnie ważne, no bo dla chłopaka jeszcze takiego motoryzacyjnego, no to prawo jazdy zmieniało jakby w ogóle życie, więc ścigałem się już wcześniej prawie 5 lat motocyklem, więc miałem bardzo dużo umiejętności prowadzenia maszyny, więc ten egzamin na prawo jazdy był trochę takim dla mnie elementem, no że trzeba go tak jakby zaliczyć, ale nie bałem się pod tym względem, że nie będę umiał, nie wiem, że mi zgaśnie czy coś samochód, bo to jakby miałem opanowane, ale jakby wiedziałem, że trzeba tam spełnić, no generalnie egzamin na prawo jazdy trzeba spełnić wytyczne tego egzaminatora i trochę nie ma znaczenia, co tam ma naokoło się wydarzyć, on musi być na koniec zadowolony i zaakceptować te wszystkie punkty. No i jednym chyba punktem jest to, że się tam, jedzie, tam te 45, no bo jak masz 50 ograniczeń, no to mniej więcej 45 chyba jest bezpieczną prędkością. No i mi w połowie egzaminu mówi, że ja jadę za wolno. Ja mówię, no to i nawet wszedłem w dyskusję, no jadę 45, ja mówię, to ile mam jechać? No muszę jechać 48, 49. Ja mówię, dobra, no to jadę 48, 49. No i to była jego uwaga, no ale zdałem ten egzamin za mało, nie było większych błędów, można tak naprawdę. Ale tam mu trochę zdradziłeś, że ty już wiesz, o co w tym wszystkim chodzi, że się ścigasz, że jeździsz? Czy nie. Byłem normalnym tym kursantem, czy tam osobą, która chce zdać, żeby nie wychylać się i nie dać jakby żadnego tutaj możliwości, żeby nie zdać, bo jednak te egzaminy naprawdę są elementem takim dosyć, można powiedzieć, trudnym i dużo osób nie zdaje, więc ja po prostu za wszelką cenę chciałem go zdać, żeby mi nie powiedział egzaminator, że jechałem 51 i tutaj nie zdaję, bo przekroczyłem prędkość na przykład. A pamiętasz, czy się stresowałeś wtedy tym egzaminem? Nie, tak? Stresowałem się. To się stresuje chyba każdy, no bo jednak jest to taka, no to jest taki egzamin, ale on jest według mnie tak oparty o taką, no, spełnienie tych właśnie oczekiwań tego systemu trochę, który tam jest, no bo w życiu codziennym później jeździmy, no, troszeczkę inaczej parkujemy, no nikt nie umie zaparkować samochodem na raz i ja też nie umiem często zaparkować na raz, ale jakby nic nie jest w tym złego, a tam trzeba było to zrobić, no, od jednego podejścia patrzeć w to lusterko, tam zobaczę słupek, coś, no, nikt tego tak normalnie później w życiu już nie robi. Ciekawe, że mówisz o tym, że ta jazda w tym takim normalnym ruchu drogowym za wiele się nie zmieniła, że jesteś takim bardzo ostrożnym, tak? Nie szarżujesz, jakoś nie przyspieszasz, gdzie nie trzeba. Spokojnie jeździsz, rozumiem, na drodze. Tak. Jestem na pewno tym spokojniejszym kierowcą na drodze. Oczywiście jak chcę i chciałbym, to umiem, bo mam do tego umiejętności przyspieszyć i pojechać szybko, ale tak to jeżdżę generalnie płynnie, tak bym to nazwał, czyli nie szarpię w samochodzie, ale na koniec z punktu A do punktu B jestem w dobrym czasie. Właśnie, bo szykując się do tej rozmowy znalazłem wypowiedź, już nie pamiętam, czy to była twoja, czy twojej żony, ale było narzekanie twojej żony na to, że ty chyba nawet za wolno czasami właśnie, czy tak za mało przebojowo jeździsz? Jesteś w tym, czy nie? Moja żona narzeka, ale jestem jednym z niewielu, można powiedzieć, w Polsce osób, na którą może narzekać, ale jakby nie ma tego poparcia w kwitach, o tak bym to nazwał, i narzeka, ale na koniec ona tak narzeka, ale jak gdzieś jedziemy na dwa samochody, że ja jadę jednym, a na drugim, gdzieś się spotykamy i ja jadę oczywiście nie szybko, tylko ten, to zazwyczaj tak jestem od niej szybciej, więc to jest gdzieś tam, tak to po prostu chyba jest w różnych relacjach, że pewne rzeczy są gdzieś tam niedocenione przez swoje drugie połówki. A ty lubisz siedzieć na tym drugim fotelu, jak ona prowadzi? Nie. Bo? No, nie czuję się wtedy komfortowo. Ale generalnie, czy z nią się nie czujesz komfortowo? Generalnie z moją żoną mniej się czuję komfortowo, chociaż ona dobrze jeździ, ale mniej. A jak jadę z kimś, to od razu czuć, czy ktoś ma takie doświadczenie w jeżdżeniu samochodem, czy nie. Ja po prostu no, lubię, jak ten kierowca, jeżeli jadę po prawej, gdzie tak no, płynnie, czyli po prostu nie szarpie, że można powiedzieć, no nie wiem, szklanka z wodą się nie rozleje, ale jadę na koniec szybko, no bo to jest trochę jakby, możesz jechać jakby stosunkowo żwawo i szybko, ale tak po prostu bardzo takim delikatnie, że nie używasz często hamulca, ale też gaz jakby dodajesz i on jakby lekko dodajesz i lekko odpuszczasz, a nie, że między światłami do świateł nacisnę 100 razy gazu, tak, i będę po prostu latał głowa przód tył. No to to mnie na przykład denerwuje, jak ktoś tak jeździ. A powiedz mi, czy ty jako kierowca zawodowy, czy w ogóle można tak stwierdzić, że na przykład Polacy dobrze prowadzą samochody, albo ktoś źle, tak generalnie, czy to raczej no, takie stwierdzenie, że Polacy są dobrymi albo złymi kierowcami, no, nie jest uprawomocnione? Chyba trudno jest to tak ocenić, na pewno tak porównując do innych krajów, no to na pewno jedziemy w miarę żwawo, tak widać się, że i tak dynamicznie niż inne kraje. Na pewno jeszcze kilka lat temu na autostradach słabo jeździli Polacy, a teraz już widać, że się jakby gdzieś ta komunikacja, żeby zjeżdżać, co jadą wolniej, jechać tym prawym pasem, żeby mieli szansę ci szybsi jechać trochę po lewej stronie. No i jakoś to chyba się po kilku latach już teraz zmieniło, jest na pewno lepiej. Teraz po prostu nie mieliśmy kiedyś żadnych dróg, teraz mamy autostrady, a teraz powinniśmy mieć autostrady trzypasmowe, żeby jednak ten ruch był taki no, płynniejszy, ale no to się wszystko rozwija. O czym marzył ten 17-letni Kuba, który właśnie zdał prawo jazdy? O czym marzył, żeby zdać prawo jazdy i mieć samochód i mieć tą wolność, bo samochód w moim wypadku no to była w ogóle zmiana życia. Zamiast jeździć autobusem, nie wiem, gdzieś tutaj czasem czekać na rodziców, coś, no to było trudne, a samochód po prostu od razu otworzył takie możliwości, że ja mogłem sam pojechać na zawody, bo to też było co innego. Mogłem no po prostu pojechać sam na trening, no bo ścigałem się wtedy na motocyklu, no jakoś ten motocykl trzeba przewieźć. To był motocykl taki, który nie może jeździć po drogach, tylko trzeba było go przewieźć na przyczepce czy tam w busie. No i w tym momencie tego prawa jazdy moje życie jakby się w ogóle zmieniło całkowicie, że ja mogłem pojechać na zawody sam, czy jakby być już jakby niezależny, pojechać na trening jakby niezależnie, a wcześniej to było trochę tak, że jeździłem ze starszymi kolegami, którzy mieli prawo jazdy i jechaliśmy razem, więc to było dużo trudniejsze, bo ja przez poprzednie te od 13 roku życia właśnie do tego plus minus 17, no to jeździliśmy na zawody na przykład w trzech czy w dwóch, jeden z kolegów miał prawo jazdy, no i tak jakby się dostawaliśmy na zawody i to była jakby no taka nasza przez wiele lat przygoda. Ale to u ciebie nie było takiej sytuacji, że, która zakładam jest w wielu domach, w których dzieci dostają, czy zdają na prawo jazdy, że zanim on wsiądzie i faktycznie pojeździ autem, tam od ojca dostanie trochę do jazdy, to jeszcze minie trochę czasu. Nie, rozumiem, nie. Że ty od razu furka. Ja już byłem przygotowany na to. Już auto swoje miałeś. Tak, to już było wszystko jakby przygotowane. To ja już to przez to, że ja się długo tak ścigałem wcześniej, no to jakby to musiało się wydarzyć. Ja już nawet nie pamiętam, ale ja chyba miałem pewnie. Już teraz to już tak będzie mi trudno przypomnieć sobie, ale miesiąc czy 2 miesiące po tym egzaminie teraz miałem już zawody, gdzie musiałem to prawo jazdy mieć, więc tam nie było jakby elementu gdzieś, że to się może nie udać, więc dla mnie to był taki najważniejszy etap w tamtym momencie, żeby właśnie stać się już takim bardzo niezależnym, młodym człowiekiem. A rodzice cię wspierali w tej twojej motoryzacyjnej pasji od samego początku? Im się podobało to, że ciebie to właśnie kręci w życiu? Mój dziadek mnie zaszczepił motoryzacją. Oni mnie wspierali, ale też nie zatrzymywali. Ale ja na przykład właśnie, tak jak mówię, na zawody jeździłem sam zawsze, jakby ja byłem sam w tym wszystkim trochę, więc to było trochę tak, że jakby jak sobie sam ten, nie wiem, licencję na zawody wyrobiłem, bo to jakby trzeba, czy badania lekarskie, no to je miałem, a jak pojechałem na zawody i zapomniałem, no to ich nie miałem i czy miałem 14 lat, czy 15, czy 16, no to wszystko od początku było trochę na mojej głowie, żebym sobie, chcesz jeździć, okej, my jakby na to przyzwalamy, ale jakby, no już jest jakby twoja w tym wszystkim rola, żeby to się udało, więc właśnie, bo to byli ci koledzy starsi, którzy mieli prawa, żebym mógł się dostać na zawody. I wydaje mi się, że to zbudowało we mnie taką, no też siłę, że ścigam się 25 lat od tamtej pory do teraz i cały czas to lubię robić i znam się na tym i mi to sprawia pasję, że to nie była pasja, nie wiem, moich rodziców, nie wiem, mojego dziadka, który chciał, żebym tam coś, tylko to była bardziej moja pasja, która nie była zablokowana przez rodziców. Czy nie wyczuwałeś, że oni na przykład się stresują tym, że coś może ci się stać? Nie, stresowali się. To jakby było tak, że motocykle, przez 16 lat jak się ścigałem motocyklem, no to jakby no ilość kontuzji, które przeżyłem od tych początków, nie wiem, złamanego obojczyka, kości tu w ręku, tu kości, nie wiem, w dłoni, zerwanego mięśnia, po złamany kręgosłup, no to oni jakby odczuwali jakby stres i to, czy moja mama, to się jakby bali tego. Ale to było no trochę też tak zbudowane, że ja jakby na tyle tym się, nie wiem, interesowałem i to było taką moją pasją, że to trochę się nie dało tego jakby zatrzymać. No to możesz sobie zrobić krzywdę, wiadomo, że tam jest większa szansa, ale krzywdę możesz zrobić wszędzie. No każdy sport profesjonalny jest sportem, no niszczącym organizm, każdy. To tak naprawdę to chyba nie wiem, który mógłby być, nie, może szachy są bardziej intelektualne i one nie fizycznie cię może gdzieś tam nie uszkodzą, ale tak to każdy inny to tak naprawdę jest ciężki. A masz jakieś cechy, które chciałbyś ty jako rodzic od swoich rodziców przejąć w wychowaniu swoich dziewczyn? Albo przejąłeś? Na pewno konkretne? Przejmujesz dużo rzeczy, no bo automatycznie to się przejmuje. Na pewno czy moje córki będą się ścigały w sporcie ekstremalnym? To się bym zastanowił. No to czyli to jest trochę to, ale one są jeszcze małe, więc wydaje mi się, że jeszcze mają trochę czasu gdzieś tam na podjęcie, czy będziemy na pewno im pokazywali różne możliwości, a jak one sobie tam gdzieś wybiorą, no to na pewno bym chciał, żeby one to właśnie robiły, że one chcą, a nie, że my jako rodzice chcemy, żeby one to robiły. To jest właśnie całkowicie ta inna droga, bo ja też właśnie patrząc na tych właśnie kolegów z tych młodych lat, jak ich rodzice biegali szybciej po tym torze niż ten chłopak jeździł, no to fajnie działało i nawet byli bardzo szybcy wtedy, ale z tych chłopaków, co się wtedy ścigało, nie wiem, można powiedzieć 100, no to ścigałem się chyba tylko ja, więc to też trochę było tak, że czasem te ambicje rodziców były większe niż ambicje dzieci, albo do tego 14 czy tam 17 roku życia, gdzie rodzice są władni nad tym dzieckiem, no to ono się ścigało, miało te 17 lat, no i nagle kończyło karierę, bo po prostu on już mu się nie chciało tego robić, bo nigdy mu się trochę tego nie chciało robić, bo to była bardziej taka naciśnięcie przez rodziców, więc ja większość takich wersji spotkałem, więc nie chciałbym na pewno moich córek tej, ale są niektórzy rodzice tacy, którzy umieją jakby tak bardzo sprawnie zaszczepić tą, prawda, karierę u tego sportowca, którzy później stają się wielkimi sportowcami światowymi. Pamiętasz moment, w którym pierwszy raz usłyszałeś, czy dowiedziałeś się, że jest coś takiego jak Rajd Dakar? No, gdzieś Rajd Dakar był trochę od początku w takim moim rozpoczęciu, bo jak ja gdzieś tam zaczynałem się ścigać, to wtedy Jacek Czachor czy Marek Dąbrowski byli tymi pierwszymi Polakami, którzy na Dakarze się pojawiali, więc motocykli, do tych motocykli dakarowych no było daleko, ale to też gdzieś się tam kręciło w tym okresie, więc zawsze było to marzeniem i każdego motocyklisty w ogóle na świecie, takiego terenowego, czyli z motocrossu, z enduro, jest gdzieś wystartowanie w Rajdzie Dakar. Ale to było takie marzenie, o którym ty wiedziałeś, że ono się spełni, czy na początku to faktycznie było tylko marzenie i nie, i nie, i nie wydawało się, że możesz w nim też wystartować. Nie, no nie było to marzenie, które się spełni. W ogóle nie było nawet takiej wersji, czy się w ogóle uda pojechać. To tylko było bardziej takie, że o, super zawody, wielkie wyzwanie, potężne jakby, no taka, no wyzwanie tak naprawdę sportowe. No i o tym się tak jakby nie, tak mi się wydaje, że tak nie myślisz, że to jest taki cel, trochę tak marzysz, no i gdzieś może się coś uda, może nie, no bo ciężko jest takie duże sytuacje zaplanować po prostu. No dobra, ale to w takim razie, to co było celem w twojej karierze sportowej? Nie no, na początku jak zaczynasz, no to twoim celem jest na przykład nie być ostatnim, albo nawet na początku ukończyć zawody. O, to jest pierwszy cel według mnie. Później drugim celem masz to, że jakby to leci czas, że jesteś w połowie stawki, no to być wyżej niż na poprzednich zawodach. Później być wyżej, później być na podium, później wygrać mistrza Polski, później wygrać mistrza Europy. Jakby taki jest cel. Według mnie trudno jest zaplanować, że jak zaczynasz jeździć, że ja będę mistrzem świata, to no to ja na przykład takiej wersji nie miałem. Ja tak patrzyłem zawsze bardziej bliżej, żeby jakby osiągać te małe cele, no bo one jakby dają ci też frajdę, no bo zaplanować, że będę mistrzem świata w wieku 15 lat, no to jest 10 lat pracy, więc ciężko jest taki daleki cel wyznaczyć tak naprawdę. No pewnie tutaj można rozróżnić marzenie od celu, prawda? Cel bardziej konkretny, marzenie, albo żeby być bardziej lepszym zawodnikiem, to jest tak, a później to się wszystko układa na żywo. A jak już zadebiutowałeś w 2009, 11 miejsce jako motocyklista, to jak było? To potwierdziło się to, co ty sobie myślałeś o tym rajdzie? Czy to była w ogóle zupełnie inna bajka? Jakie są twoje wspomnienia z tamtego czasu? Ja generalnie zawsze też tak patrzę bardzo jasno i przez to, że się ścigałem poprzednie tam, nie wiem, 10 lat, no to ja miałem bardzo dużo różnych przeżyć motocyklowych. To nie było tak, że ja po prostu nagle jadę na Dakar i nie wiem, co się dzieje, bo ja znałem zawodników, wiedziałem mniej więcej, jak te zawody będą wyglądały, miałem bardzo dużo rzeczy takich, już trochę byłem przygotowany do tego. Oczywiście zaskoczyła mnie ilość zawodników, tempo, z jakim te zawody się przemieszczają, że codziennie jesteśmy o te 900 km dalej, że jedzie bardzo dużo ludzi naraz, że jakby musisz się nie poddawać, że nie musisz sobie ze wszystkim sam poradzić, no bo jesteś sam na tej pustyni, więc nikt ci też trochę nie pomoże, no i to wszystko jest takie przerażające, ale ja jakby do tego tak podchodziłem zadaniowo, że po prostu dzisiaj kończymy jeden dzień, zasypiam, myślę o kolejnym, nie myślę o 7. dniu, że tam będą jakieś trudne, nie wiem, wydmy czy coś, tylko dalej tak na tyle, ile widzę, czyli dzisiaj kończę dzień, no bo jak dzisiaj nie ukończysz dnia, no to co z tego, co będzie 7. dnia? Musisz po prostu zrobić to dzisiaj i tak sobie to wszystko układać. Czy nie było, przynajmniej takie mam wrażenie, jak cię słucham, takiego efektu wow u ciebie, że o, jestem, no jestem, marzyłem o tym, jestem tutaj, w końcu to się spełnia, tylko po prostu kolejny rajd do odjechania. Trochę bardziej, tak, może nie trochę, ja jakby trochę taki jestem po prostu, że jakby mam cele i jakby je sobie realizuję, ale nie umiem tego tak, można powiedzieć, nie wiem, pokazać, że to jest ten, wiadomo, że było to niesamowite, że pojawiłem się na tym starcie, że jakby to wszystko było wielkim takim światem prawdziwego, wielkiego motorsportu, no bo to są zawody, jedne z potężniejszych zawodów na świecie i później osiągnięcie tej mety i te wszystkie elementy, to jest coś, czego ja się bardzo, bardzo cieszyłem. A powiedz mi, rok 2014, bardzo trudny, bo jest rajd Dakar, później jest twoje ściganie i rajd w Abu Dhabi. Tam na pierwszym etapie jesteś przy tym, jak ginie Brytyjczyk. I etap później ty masz wypadek, tak? Dobrze to wszystko układam, w którym łamiesz czy uszkadzasz sobie kręgosłup. To jest taki moment najcięższy w twojej karierze? Tak, ten wypadek i ta sytuacja tego pierwszego dnia i później mojego wypadku drugiego, no to była trudna. No niestety to była krytyczna sytuacja. Też jesteś niestety trochę do tego już jakby gdzieś tam przyzwyczajony. Rajd Dakar czy rajdy pustynne, ten rodzaj dokładnie sportu na motocyklu jest naprawdę niebezpieczny. To jest jakby sport, gdzie jedziesz bardzo szybko, bo jedziesz 100-150 na godzinę po bardzo, po dziwnym terenie, dzikim, którego nie znasz. No i przy takich prędkościach po prostu są poważne wypadki. No i ja, ścigając się te 6 lat wcześniej na Dakarze, no przeżyłem bardzo dużo różnych sytuacji złych z innymi zawodnikami. No i niestety, można powiedzieć, tak powiedziawszy, trafiło na mnie, że przede mną wywrócił się zawodnik, który był w krytycznym stanie. Niestety później zmarł w helikopterze. Ja robiłem mu reanimację i z nim czekałem na pomoc, więc to jest bardzo zła sytuacja. To jest taka sytuacja, której nikomu nigdy w życiu nie polecam. Oczywiście no, musisz pomóc i staraj się zrobić co możesz, ale jakby to jest sytuacja okrutna i to jest trudne. I ja też, wydaje mi się, z takiej perspektywy czasu popełniłem błąd, że następnego dnia w ogóle wystartowałem. Powinienem się wycofać, no ale gdzieś... Bo tego nie wyrzucisz z głowy, prawda? Nie da się tego. No i następnego dnia ja się wywróciłem w bardzo podobny sposób, czy tam zeskoczyłem z wydmy, bo na koniec po prostu są wydmy, które się urywają, no i nagle masz 5, 10, 15 metrów, po prostu lecisz w dół. No i jakby uszkodziłem, złamałem kręgosłup i jakby trochę znalazłem się w tej samej sytuacji, tylko oczywiście mniej poważnej, i trafiłem do szpitala, 3 miesiące regeneracji, na szczęście nie było urazu jakby rdzenia kręgowego, więc nie było tam ryzyka jakby takiego no, trwałego uszczerbku na zdrowiu, tylko tego, jak się zregeneruje mój organizm, czy ja będę mógł, nie wiem, dalej uprawiać sport, czy nie. Ale taka sytuacja, to był trudny czas bardzo. To jest trudna sytuacja. A ona zmieniła coś w twoim podejściu do życia, do sportu, do dyscypliny? Ta sytuacja na pewno zmieniła to, że jakby po tej sytuacji, ja po tych 3 miesiącach leżąc, po 6 miesiącach rehabilitacji i naprawdę siedziałem w takim pokoju plus minus i 6 godzin rehabilitacji dziennie, żeby jak najbardziej ten organizm wzmocnić i mu pomóc. Wystartowałem na rajdzie Dakar, czyli te 8 miesięcy później. No właśnie, znowu na motocyklu. Tak, znowu na motocyklu i wtedy jakby ja sobie, to było trochę takie zamknięcie tego etapu, że jakby ja chciałem wystartować na tym motocyklu, chciałem sobie udowodnić, że jakby no wróciłem, jestem sprawny, tak, bo przejechałem wtedy, okej, nie byłem jakiś szybki, bo byłem chyba 17 czy coś takiego, ale już podczas tego rajdu zobaczyłem, że jest ze mną wszystko dobrze, straciłem prędkość, no bo automatycznie nie ścigałem się przez 8 miesięcy i jakby nie chcę już się dalej ścigać na motocyklu, że jakby, że albo uda mi się wsiąść do samochodu, albo jakby kończę tą sytuację, bo to już jakby to był gdzieś tam, można powiedzieć, ten znak po 16 latach ścigania, że to już jest tłumacz, tak, że ja już miałem tyle kontuzji, że jest na tyle jakby to ciężkie psychicznie też motocykl, że trzeba tą jakby wyjść już z tej sytuacji. O. A powiedz mi, a jak w tej całej sytuacji reaguje twoja najbliższa rodzina? Czyli w tym momencie, kiedy ty leżysz z połamanym kręgosłupem w szpitalu, no a później, nie wiem, informujesz żonę, rodzinę, że jednak pojedziesz kolejny Dakar. Czy oni jakby akceptują wszystko, co robisz, jakby akceptują każdą twoją decyzję, czy jednak próbują jakoś wpłynąć na to, żebyś może coś tam odpuścił? Nie no, oczywiście w ogóle na rajdach pustynnych trudność jest z komunikacją. To jest w ogóle najgorsza rzecz dla właśnie tych bliskich osób, bo często jest tak, że ja kończę odcinek, a na GPS-ie gdzieś mój motocykl stoi na środku pustyni i to jest też bardzo stresujące, że nie dojechałem do mety, że coś tam, a tak naprawdę jestem na mecie, tam nie mamy zasięgu, bo może nie być i wtedy do tego trzeba się, wydaje mi, ja nie byłem w tej wersji, ale jakby, bo byłem zawsze po tej stronie właśnie w akcji, że często na miejscu wygląda to lepiej niż w tych mediach, czy w ogóle w przekazie. Więc podczas tego wypadku ze mną nie było żadnego kontaktu, ja nie miałem telefonu, niczego, więc jakby te informacje spływały z bardzo dużym też opóźnieniem, także 2 godziny, 5 godzin później dopiero było wiadomo, że jestem w szpitalu, że jest ze mną okej, ale one wiedzą, że mam uraz kręgosłupa. No to wiadomo, że myślisz sobie bardzo źle, że zostałem przetransportowany helikopterem, no to to jest bardzo na pewno trudny czas dla wszystkich. No i moja żona oczywiście jakby wsiadła w samolot i do mnie przyleciała, jeszcze wtedy była moją dziewczyną, więc musiała udawać tam w Abu Dhabi moją siostrę, więc z tego wynikały jakieś tam inne sytuacje śmieszne, ale no to jest trudne, ale później to też dalej wchodząc, jeżeli pojawiła się na miejscu, zobaczyła mnie, zobaczyła jak to wygląda, że jakby jest źle, ale jakby jestem uśmiechnięty, jakby gdzieś tutaj jakby znajdziemy z tego rozwiązanie, no to one oczywiście powiedziały, czy tam moja mama też, że o, koniec ścigania. Ja powiedziałem, dobra, na razie to się dalej skupmy na tym, co mamy teraz, zróbmy to i zobaczymy, jak to się tam wszystko ułoży. Że ja też sam nie wiedziałem, chodząc do lekarzy, czy ja będę mógł biegać, czy ja będę mógł, wiesz, uprawiać sport. No i oczywiście były dwie wersje. Nie, nigdy nie będę mógł uprawiać sportu, będę musiał mieć, nie wiem, operację, będę musiał to, więc to wszystko tak trzeba powoli sobie wtedy ułożyć. No właśnie, ale jak już dochodzi do tego, że jednak będziesz w stanie kontynuować swoją jazdę, to były jakieś rozmowy z żoną? Nie, no były, nikt się nie chciał zgodzić. No właśnie. No, ale jak ty powiedziałeś sobie, no, ja będzie po mojemu, tak? Trenuję ciężko, jedziemy na ten Dakar, zobaczymy jak on będzie wyglądał. No i na pewno moment, kiedy ja im powiedziałem, że dobra, kończę to jakby motocykle, no to cały potężny taki stres całej rodziny zszedł bardzo. To w ogóle w momencie, w którym ja zacząłem później się ścigać samochodem, no to tak jakby dla nich to było w ogóle, w samochodzie to w ogóle już nikt nie miał stresu. Na koniec trochę i tak, a inaczej jest jak jest zawodnik, który tylko się ściga samochodem, no to tam jest największy stres, bo to jest niebezpieczne, ale jak ktoś przeżyje motocykl, to samochody to jest w ogóle jakby tam... Pikuś. Pod względem możliwości jakiegoś wypadku, bo masz obudowane samochód klatką, jedziesz 200 na godzinę naprawdę i ten samochód po prostu dachuje i rozbiera go przez 200 metrów, rozbiera, mówię, że odpadają drzwi, wszystko i wysiadasz, otrzebujesz po prostu kombinezon i wychodzisz. To mniej więcej tak można podsumować samochód w porównaniu do motocykla. Więc samochody są w ogóle inne, więc od tamtej pory w ogóle ten stres wtedy zszedł i to była wielka ulga tak naprawdę. A można powiedzieć, że motocykliści to większe kozaki niż... Tak, całkowicie. To w ogóle tak? Motocykliści są najmocniejsi, najtrudniejsi mają jakby wyzwanie. Na motocyklu przed startem na Dakarze nikt ze sobą nie rozmawia, bo są wszyscy bardzo skoncentrowani, bo wiedzą, że to jest bardzo duże ryzyko, ale też bardzo muszą szybko jechać. To są dwie takie trochę sprzeczne rzeczy. I to całkowicie inaczej działa. No, pada ci deszcz, masz 3 stopnie, 0 stopni, bo na Dakarze są takie temperatury. Jedziesz 700 km, można powiedzieć, no prawie w takiej koszuli, bo tam, że masz jakąś plastikową, tam ochraniacz pod tym, to w ogóle nic nie chroni cię przed zimnem, przed warunkami, leje ci się tu woda po karku. Więc tu jesteś naprawdę w trudnych warunkach, musisz przeżyć. I tak jak, nie wiem, jechaliśmy na Dakarze i moim pilotem był Hiszpan Armand, który też był motocyklistą i też jeździł na Dakarach. I pada taki deszcz, jest 0 stopni i my jedziemy w tym samochodzie, gdzie jest wycieraczki włączamy, no po prostu i patrzymy na tych motocyklistów, to po prostu obydwaj, można powiedzieć, jakby się śmiejemy, ale jakby żałujemy, jakby wiemy w jakiej sytuacji ten motocyklista jest i jak jest tam mu ciężko, że nie dość, że on musi jechać szybko, bo ja mówię cały czas o tej klasie jakby pro, tych zawodników, którzy walczą tam o pierwszą dychę na Dakarze, to tam po prostu te warunki to tylko po prostu utrudniają to, żeby jechać szybko, a musisz to po prostu przetrwać. W samochodzie, tak jak mówiłem na początku, 2 razy 4. miejsce. Boli, że nie było podium? No, boli, na pewno, oczywiście. Samochody są za to dużo większą, inną układanką, bo motocykl to jest sport, to jest taka właśnie czysta rywalizacja z tymi różnymi przeciwnościami, a w samochodach już za to musisz mieć bardzo dobrą technologię, trafić dobry zespół, musi się to wszystko zgrać i dopiero wtedy gdzieś tam ten wynik osiągasz, więc samochody są... trudniejsze, ale w innym aspekcie, tak jakby całej logistyki zespołu. Droższe po prostu. Droższe. Pieniędzy trzeba mieć więcej. No, tak? to jakby budżet oczywiście to jest w ogóle kilkakrotnie inny budżet, inna sytuacja, tak oczywiście. Będą kolejne próby? Czy będą kolejne próby? Na pewno dla mnie Dakar, żeby jechać, żeby miało to sens, to jest to, żebym walczył właśnie o trójkę. Bo dla mnie jakby, też może jak popatrzę na moją historię, no ja albo robię coś najlepiej, że jestem, no najlepiej się staram to zrobić i być gdzieś tam w tym najlepszy, no albo dla mnie to nie ma takiego sportowego wyzwania wtedy, bo ja mogę pojechać na Dakar w skrócie i jechać na 5., 10. miejsce i i to by było nawet teraz w ciemno, bym powiedział, bez problemu bym to zrobił, ale dla mnie by nie był to wynik sportowy żaden już jakby w tej chwili. Jakby ja celem miałbym, żeby właśnie być na pierwszą piątkę, ale walka o podium, czyli o tą trójkę. A żeby walczyć o trójkę, no to musisz mieć potężny budżet, musisz mieć jakby całe sezony jakby pustynne zaliczone, żeby być w stanie o to walczyć, być w dobrym jeszcze zespole. No i na to na pewno w tej chwili nie mam możliwości no budżetowych na pewno i to jest jakby największa, jakby największy, no można powiedzieć, hamulec tej sytuacji, że żeby pojechać Dakar na trójkę, no to naprawdę musi być to bardzo dobrze przygotowany taki no 2-3-letni program, no bo na pierwszym Dakarze możesz może ci się, nie wiem, zepsuć cokolwiek, co jest nie z winy nawet mechaników, tylko nawet technologicznego, nie wiem, skrzyni biegów, bo zły materiał został użyty i cię nie ma. I musisz mieć następną szansę i następną szansę. Ale gdybyś miał powiedzieć, to jest temat zamknięty, czy jednak gdzieś tam sobie zostawiasz furtkę, że będziesz ten budżet jeszcze budował na najbliższe lata? Na pewno jestem cały czas w sztosie zawodnikiem, cały czas jestem aktywnym zawodnikiem, bo cały czas ścigam się. No tam starsi panowie wygrywają w driftingu, wygrywają starsi panowie, to tak się mówi w rajdach czy w różnych dyscyplinach płaskich, że tam wygrywają starsi panowie, ale zapraszam Rowan Pere, który jest super szybki i czy Leba, który jest jakby już starszym panem, ale jest bardzo szybki, też dalej widać i to wcale nie jest tak łatwo wygrać ten Dakar, czy być tam w pierwszej trójce, bo to są zawody, które wymagają takiego dużego doświadczenia i takiej fajnej układanki, więc ja się na pewno nie poddaję i na pewno gdzieś do tego Dakaru będę starał się wrócić, ale na takich warunkach, żeby to było z taką fajną walką, a nie żeby jeździć dla jeżdżenia, bo jeżdżenie dla jeżdżenia, no to ja już za długo się ścigam, żeby jeździć dla jeżdżenia. Czy to nie jest takie jakieś, powiedziałbym, marzenie wielkie twoje, żeby tam jeszcze ewentualnie wrócić? No bo jak się uda, to się uda, a jak się nie uda, to dramatu nie będzie. No tak? Bo ja mam 13 Dakarów przejechanych. Ja też patrzę na to, że no jakby, no albo robimy sport i robimy to jak trzeba, albo już 13 przejechałem Dakarów. No mogę mieć gol, żeby przejechać najwięcej Dakarów wśród Polaków. No tak, ale to nie jest to, no bo to by się dało pewnie zrobić. Dla mnie jest fajne takie wyzwanie sportowe. Czy tam można się wyspać? Na Dakarze, czy można się wyspać? Jak wszystko idzie zgodnie z planem, to się można wyspać. Bo słyszałem od kumpla, który mocno siedzi w motoryzacji i opowiadał mi jakoś jedną twoją historię, że miałeś jako motocyklista taki rajd, czy taki etap, że dojechałeś mega późno w nocy, musiałeś jeszcze zrobić sobie roadbook na następny etap i jak skończyłeś, to już musiałeś ruszać na ten kolejny. To jest właśnie ta wersja, jak coś pójdzie nie tak. Nie. Właśnie jak coś pójdzie nie tak, to właśnie się tak dzieje. Czyli jak cię coś zepsuje, to wypadasz jakby z tego czasu i wtedy nie wyśpisz się na pewno, jest bardzo ciężko, ale jak idzie wszystko zgodnie z planem i walczysz tak jakby o pierwszą piątkę czy dychę, no to jakby nie ma tych sytuacji. Ja muszę skończyć odcinek o normalnej godzinie, tak jak jest to zaplanowane, o 15-16. Wtedy mam czas na rozmowę z inżynierami, oni mają czas na naprawienie samochodu, później ja mam czas na wywiady, później mam czas na regenerację, na masaż i o tej 21 jestem w łóżku. I to jest jakby normalny dzień, jeżeli wszystko idzie dobrze. I wtedy wstaję o tej 5-6, no to jak pośpimy od 10 do tej 5, no to nie jest źle. Jest to 7 godzin snu, jestem wyspany, ale jeżeli coś mi się zepsuje, no to wtedy wypadam z tej fajnej gry i wchodzę w grę trudną, czyli muszę po prostu wrócić o 12 w nocy pierwszej, a właśnie o tej 4-5 muszę wstać i wtedy się wszystko psuje, bo samochód nie jest przeserwisowany czy motocykl, bo jest zrobione tylko to, co trzeba było naprawić, no i wtedy potrzebujesz na przykład 2-3 dni, żeby w ogóle wrócić do tej grupy swoich szybkich zawodników, ale wynik już wtedy na pewno ci odpada, już jakby tracisz szansę walki tam o wysoką, nie wiem, piątkę czy 10 na Dakarze. Halucynacje, jakieś omamy się zdarzają? Jak mi jechaliśmy, nie pamiętam w którym roku, był taki odcinek w Ameryce Południowej, chyba w Argentynie, po piasku, takich muldach po prostu i było tam 200 kilometrów po tych muldach. Ja jechałem wtedy na motocyklu. Adam Małysz też spalił samochód na tym odcinku. To był bardzo trudny fizycznie odcinek, tak, że ja jako taki zawodnik zazwyczaj bardzo dobrze przygotowany fizycznie, tak jadę, oczywiście jedziesz jak najszybciej i bardzo dużo energii wkładasz w każdą, to można powiedzieć muldę, bo jakby cały czas pracujesz całym ciałem i tak patrzę w tego roadbooka po 30 kilometrach, że okej, już jakby gdzieś mi energia i tak sobie przewinąłem do przodu, że zobaczyć jaka jest przyszłość przede mną, patrzę, jeszcze tam pokazuje 70, no to jadę jeszcze te 70, patrzę, kurde, a tam jeszcze jest 100. No i mówię, dobra, no to jest jakby już się zaczyna robić ciężko. No i ten odcinek był tak ciężki fizycznie a ja wtedy jechałem gdzieś tam czwarty, piąty, szósty na Dakarze, czyli no jeden z najszybszych zawodników, że mówię, kurde, no to jak tak to jest ciężko, no to trzeba muszę się wypita już jest woda z kamelbaku, no bo na koniec wypijasz wodę. Później gdzieś jakieś kibice, coś nigdy przy tej prędkości się nie robiło, że zatrzymuje się u jakiegoś kibica i po prostu pije od niego wodę, czyli tracę 30 sekund, ale tam w ogóle już te 30 sekund nie miało znaczenia, bo energia ci tak spadała. Później organizm na tyle zmęczony, że odcina ci kolor, czyli musi redukować chyba spalanie energii, więc widzisz tak na czarno-biało, ale wiadomo, że jadę. No i to był taki odcinek, gdzie może nie halucynacja, ale mniej widzisz kolorów, to znaczy, że już jest organizm bardzo wycieńczony. I ten odcinek był naprawdę ekstremalnie fizycznie trudny. A jak jedziesz z pilotem i ten zaczyna wymiotować, to ciężko się prowadzi wtedy auto? Jak jedzie, też tak dobrze mówisz, mieliśmy taką przygodę, że z moim pilotem, to był Tom Kolsul z Belgiem. Okej, myślałem, że z Goczalkiem. To na jakimś odcinku z Wydmami, gdzie jeździliśmy ze sobą mnóstwo kilometrów, po prostu nagle słyszę tutaj w tych słuchawkach, w kasku, że nie przejmuj się, tylko tyle, bo my ze sobą nie rozmawiamy, tylko on mi daje cały czas komendy i ja tak po prostu patrzę kątem oka jadąc, a on po prostu widzę, że coś mu się dzieje, bo bierze tutaj ręce i nagle wymiotuje, te wszystkie rzeczy lecą we wszystkie strony w tym samochodzie, na wszystkie szyby. Wentylacji w tym samochodzie nie ma żadnej, więc strasznie śmierdzi. Ja nie mogę trochę, no nie mamy co zrobić, no bo w sumie co, więc jadę troszkę wolniej w danym momencie. On mówi, że dobra, będzie dobrze, no to więc ja znowu przyspieszam i on znowu zaczyna wymiotować. Nie ma żadnych tych takich torebek jak w samolocie, że on jest przygotowany, bo on się też tego nie spodziewał, więc on ma pasy tego roadbooka i tak naprawdę nie ma nic przy sobie, bo nic nie potrzebujemy mieć w zasięgu rąk. Więc on gdzieś tu szuka jakiś pokrowiec po kasku, gdzieś tam znalazł ten pokrowiec, później to wyrzuca, no dramatyczna sytuacja. No i on był w bardzo ciężkim stanie takiego odwodnienia. Dojechaliśmy ten odcinek do mety, mechanicy niezadowoleni, bo trzeba to wszystko posprzątać. On odwodniony i w takiej trudnej sytuacji, więc my w stresie, czy w ogóle on będzie w stanie następnego dnia jechać, no bo to też ma wpływ. No jeżeli pilot ci nie wsiądzie do samochodu, nie pojedzie, to nie kończymy zawodów. Więc to wszystko, on później jakieś tam kombinuje, że jak będzie jechał na wydmach, to on nie patrzy wtedy w roadbooka, coś tam, no i jakoś żeśmy to przetrwali, ale to było trudne. W twojej innej pasji, w driftingu, drugi gość obok nie jest potrzebny. Która konfiguracja ci bardziej pasuje w aucie? Drifting jest inny, tak? To jest inny sport, to są zawody krótkie, 30-sekundowe przejazdy, nie masz pilota, sam podejmujesz wszystkie decyzje, albo odruchowo je musisz podjąć, bo one trwają bardzo szybko. Drifting uwielbiam, jest to fajne i bardzo mnie to po prostu teraz na pewno pasjonuje. Na pewno jest to też sport taki bliski, który łatwo jest tutaj, można powiedzieć, w Polsce robić, trenować, dostępny i ta dyscyplina mnie na pewno teraz bardzo interesuje, chociaż już jestem w tym driftingu, nie wiem, z 10 lat na pewno, ale poziom, jakim tu trzeba się zmierzyć z zawodników z różnych krajów, którzy naprawdę rywalizują. Technologiczna różnica samochodów nie jest tak duża, jak na przykład na Dakarze masz szybszy samochód, jest po prostu ktoś szybszy, bo tu się te różnice niwelują. I to jest coś, co w tej chwili mnie tak na pewno bardzo nakręca. Ale w samochodzie czujesz się lepiej sam, czy z gościem obok? No tam można powiedzieć, nie mógłbym jechać na Dakarze sam, bo nie ma tej wersji, nie możesz i też by było trudno pojechać samemu szybko samochodem, więc tam musisz być z pilotem, a w driftingu musisz być sam, więc całkowicie co innego. Ostatnio mieliśmy zawody driftingowe na Stadionie Narodowym, no wielka arena, czy można powiedzieć, że ta dyscyplina już jest na salonach, ona się przebija na salony, to jest coś, co może dotrzeć do szerszej publiki, jak ty to postrzegasz? Wydaje mi się, nie, nawet jestem pewien, że dociera już bardzo szerokie, tylko do młodego, nowego pokolenia. I to jest dyscyplina młodego świata, młodych ludzi. Jeżeli mamy 60 000 osób na stadionie, którzy przychodzą na drifting, no to znaczy, że to jest już bardzo duża dyscyplina. Dyscyplina, która rozwija się potężnie i nawet mówiąc tak, patrząc, to jest dyscyplina, która jest fajna dla... To nie jest sport tylko dla tych, co się ścigają, bo jest wiele sportów w motorsporcie takich, że frajdę mają tak naprawdę tylko ci, co jeżdżą, a w driftingu jest fajne to, że kibic jakby odczuwa bardzo dużo fajnych rzeczy z tej jazdy, bo tam są wypadki, uślizg, hałas, samochody po 700 koni, jakby przejeżdżają bardzo blisko ciebie, że widzisz, że te emocje są takie, że przejedzie blisko, czy prawie zawadzi o tą bandę, to się wszystko dzieje w driftingu i jakby wszyscy mają z tego adrenalinę tak naprawdę. No jeżeli na stadionie masz nagle okrzyk 60 000 osób, że on prawie uderzył, ale nie uderzył, no to to jest jakby widać, że jakby te emocje są i to jest w driftingu na pewno fajne. I czy to jest dyscyplina, która wchodzi na salony? Ja uważam, że ta dyscyplina jest na salonach, ale nie w tym jeszcze miejscu, gdzie to starsze pokolenie ją widzi, bo jak porozmawiasz z zawodnikami z rajdów, no to oni nie doceniają driftingu. Jak pogadasz z rallycrossowymi zawodnikami, to nie doceniają, ale jak zobaczysz ilość kibiców na tamtych miejscach, to tam nie ma ludzi. Nie ma na rallycrossie kibiców. Jest 100 osób, czyli to jest 100 osób, czyli to jest jakby cała tylko ta część, nie wiem, obsługi. A na zawodach driftingowych masz 10 000 zawodników, kibiców. Więc jeżeli ta druga strona kibiców ją doceniła, no to znaczy, że jakby to jest sport trochę z drugiej strony, który wchodzi i on, jeżeli się nic nie zmieni, a na razie nic nie wygląda, no to tutaj będzie tylko mocniejszy. Podobno to auto, którym ty jeździsz w driftingu, ono się trzeba mocno iść z duchem czasu, ono się zmienia praktycznie co sezon. Czy dla ciebie to auto to jest bardziej taka zabawka, czy narzędzie pracy? Narzędzie pracy. To jest tak, że ja trochę może żałuję w którychś etapach poprzednich swoich maszyn różnych, ale na koniec zawsze ona jest cały czas lepsza, więc jakbyś ten samochód tak zostawił i go tak zachował w garażu, no to on po roku, czy po 2, czy po 5 latach jest już jakby trochę przestarzały, no bo ta technologia jednak gdzieś się cały czas rozwija, więc to jest takie narzędzie pracy. Ja jakby, no to jest pojazd, który no ma być szybki, dobry, łatwo się prowadzić i tak działać. Ale praca przy nim sprawia ci frajdę. Tak, oczywiście. Jakby to modyfikowanie, rozwijanie jakby tego projektu driftowego jest super fajne. My ten samochód, czy nasz samochód budujemy jakby tu w Polsce, no w garażu i jakby ilość pomysłów, które wchodzą, rozwoju tego projektu jest super fajna. Ja to bardzo lubię i jakby lubię angażować się w te wszystkie pomysły, modyfikacje, które mogą go usprawnić, żeby lepiej jeździł i był, nie wiem, lepszy, nowocześniejszy i nie wiem, no, sprawniejszy. Co sportowo będziesz robił w najbliższych miesiącach? Sportowo, tak jak w tej chwili, no to przede mną jeszcze w tym roku mam start w... Na pewno mam tak, driftingowe Mistrzostwa Polski, ostatnia runda na Torze Poznań, to jest koniec września i co jeszcze mam? Motorsport Games, czyli tam zawody w Hiszpanii, takie igrzyska sportów motorowych, czyli z każdej dyscypliny motorsportowej, nie wiem, z driftingu, z rajdów, z go-kartów jest jeden, no można powiedzieć, Polak, no i każdy z nas zbiera, no jeżeli będzie miał medal, no to zbiera te medale, no i przez to się zbierają punkty, no i zobaczymy, który kraj będzie najwyżej, no i tam dostałem taką możliwość, że jestem kapitanem tego zespołu, no i tam jedziemy walczyć w Hiszpanii na Motorsport Games. No a na przykład 2025 pod kątem jednak driftingu będzie bardziej, czy coś innego? Na pewno 2025 będzie driftingowy, na pewno pustynnie, no to w tej chwili już jest jakby za późno, bo Dakar jest w styczniu, to jakby to w ogóle nic się nie dałoby zrobić takiego, żeby miało to sens. No i zobaczymy, jak będzie się ten kolejne lata rozwijał. Na pewno 2025 to jest Drift Masters i zawody na tym najwyższym poziomie światowym driftingu, driftingowe Mistrzostwa Polski w Polsce, więc tutaj też w Polsce można zobaczyć fajny drifting. To jest na pewno cel na przyszły rok. Powiedz, a na tym, tak teraz sobie pomyślałem, zarabia się spore pieniądze, czy nie? Na sporcie? Na driftingu. Nie, 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 nie ma co szukać tutaj zarobków. To jak, to chyba, to nie wiem, w Polsce albo nawet na świecie, to F1 jest dochodowe, ale to jeszcze pewnie kilku zawodników na sporcie zarabia. To jakby, to nie ma tej wersji, to jakby ten świat gdzieś tam jest daleko. Czyli w domu państwa Przygońskich to pani Przygońska przynosi, zapełnia budżet. No nie, może tak już to nie jest. Oczywiście moja żona jest niezależna, prowadzi firmę i jest bardzo prężna i fajnie sobie radzi, no ale to jest jakby... Teraz też świat jest trochę jakby szerzej zbudowany, tak? Jeżeli by to podsumować, czy Iga Świątek na korcie zarabia pieniądze? Tak, ona zarabia. W motorsporcie nie ma czegoś takiego jak nagrody za finansowe, które pokryją przynajmniej koszty tego startu, więc jakby trzeba gdzieś tam się angażować w wiele różnych innych inicjatyw takich finansowych, które te dochody dają, ale jak tak podsumowując, czy z motorsportu się w Polsce żyje, to chyba nie wiem kto, może ktoś. Kitesurferem jesteś dobrym? Mam z tego frajdę. Lubię bardzo sporty wodne. Uwielbiam. Teraz się nawet bardziej interesuję jeszcze kolejnym etapem, czyli kitesurfing. Umiem to robić, pływać, ale jakby no nie będę skakał 30 metrów do góry, bo już jakby za dużo by było, ale teraz na przykład bardzo mnie interesuje foil, czyli takie jakby pływanie na tej desce z tym, nie wiem jak to powiedzieć, z tym skrzydłem takim i to jest coś, co mnie teraz na wakacjach czy w takim czasie super wolnym interesuje. Mnie w kitesurfingu te linki irytowały, mi się tam plątały i ja chyba po kilku lekcjach sobie dałem... No właśnie musisz przetrwać te kilka lekcji i wtedy... To było tak irytujące. Wyjdziesz. No właśnie, to jest te pierwsze kilka dni jest takim irytujące, jak to przejdziesz, to już później jesteś tylko na tej wersji uśmiechniętej twarzy. Słuchaj, muszę cię na koniec zapytać, bo jak cię zobaczyłem w tych dłuższych włosach z tym wąsem, to jest taki właśnie surfingowy imidż, czy to nie ma nic wspólnego? Mojej żonę odsyłam, ja jakby jej się oddaję, więc ja jakby mam... I ona powiedziała, Kuba, chcę wąsik. Proszę bardzo, wąsik, ja tak? Mówię, proszę bardzo. Już i jakby tutaj nie dyskutuję, po prostu jak chcesz, to proszę bardzo. Ja jakby ważne, żebym mógł się ścigać i to fajnie wtedy działa. Dziękuję ci bardzo. Super, dziękuję.